Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Czy polska reprezentacja jest w kryzysie? Zapraszam na dzisiejszy film. A porozmawiamy sobie w dobrowym towarzystwie wraz ze mną koledzy z kanału Futbol na YouTubie, najlepszego, tak? Kanału na piłce nożnej na polskim YouTubie. Panowie, no zaprosiłem Was po to, żeby porozmawiać o rozgrywkach Ligi Narodów, o tym, co się wydarzyło kilka dni temu, o spadku naszej reprezentacji do Dywizji B. No i w zasadzie o tym, w jakim miejscu jest teraz nasza reprezentacja w kontekście tych eliminacji. Może Wasze komentarze, bo oglądaliśmy mecze z Portugalią razem. Oceny po tym meczu są na kanale Piłkarski Hedonista. Myślę, że tam podlinkuję jakoś, więc będzie można sobie je jeszcze raz obejrzeć. Wasze komentarze do tego, co się zdarzyło, do spadku reprezentacji Polski do Dywizji B. Czy my w ogóle pasowaliśmy do Dywizji A? Pasować to może nie powiedziałbym, że pasowaliśmy i nie wiem, czy kiedykolwiek byśmy pasowali nawet za kadencji Adama Nawałki. Mhm. Jedna jest kwestia taka... Za wczesnego Nawałki? Późnego Nawałki? Za środkowego Nawałki? Za każdego Nawałki. Nie jestem pewien, czy byśmy pasowali do tej Dywizji A, biorąc pod uwagę siłę naszych przeciwników. Mhm. Kwestia jest taka, że jakby reprezentacja powinna się na każdym momencie moim zdaniem mierzyć z tymi silniejszymi od siebie, żeby wiedzieć, do jakiego poziomu ma aspirować mniej więcej. I dlatego ta Dywizja A była dla nas całkiem fajnym przeżyciem, chociaż reprezentanci niekoniecznie ją uznawali. Ale chcieliśmy pozostać w tej Dywizji. My jako kibice, tak? Wielkie reprezentacje by nas przyjeżdżały. Znaczy sam fakt, że to nie jest mecz towarzyski, tylko już zrobione są wokół tego jakieś rozgrywki, sprawia, że od razu o wiele bardziej angażująco się ogląda te spotkania. Ja bardzo żałuję osobiście, że jesteśmy w Dywizji B, chociaż przynajmniej będziemy rywalizować z innymi na równym poziomie i to jest szansa na to, że w końcu jakoś ta reprezentacja się odbuduje. Ja już o tym wspominałem na naszym kanale. To bardzo dobrze, że spadliśmy do Dywizji B. Wreszcie będziemy rywalizowali z przeciwnikami na naszym poziomie, bo bądźmy szczerzy, nasz poziom to nie są Włosi, Holendrzy, Portugalczycy, Hiszpanie czy nawet Niemcy w kryzysie. Tylko nasz poziom to jest obecnie Izrael i Austria, albo nie wiem, jakieś, może nie Węgry, Szwajcaria, tak. I wreszcie będziemy mogli mieć jakiś wymierny test naszych możliwości, bo widać, że nie pasujemy do tej Dywizji A. Nie pasowalibyśmy, tak zgadzam się również za trenera Nawałki, gdyby ta drużyna, nawet zawodnicy, którzy wtedy grali, byliby dalej w swoim prime time, to i tak byśmy tam nie pasowali. Dobrze, że spadliśmy. Może to nas trochę otrzeźwi, bo myśmy sami siebie i wszyscy dookoła nas przeceniali od mniej więcej, moim zdaniem, tego ćwierćfinału Euro, co też znowu nie było od aż tego momentu spadek taki nasz. Tak, ale to nie było znowu aż tak wielkim sukcesem ten ćwierćfinał Euro, zwłaszcza przy Euro rozgrywanym w tej formule, kiedy jest więcej drużyn i szansa na dotarcie do wyższego, późniejszego etapu rozgrywek jest większa. Pierwszym plaskaczem w twarz był tak naprawdę nieudany mundial, a później za kadencji Brzęczka po meczu z Włochami, tym pierwszym, to dostawaliśmy ten pas. Ja się tylko powiem, że pierwszym plaskaczem to moim zdaniem był ten mecz z Danią 4-0 w Kopenhadze. Już mówię takim jakby w ogólnym sensie, bo tamten mecz jednak to była traktowane trochę jako wpadka, jako wypadek przy pracy i dalej miało być lepiej. Czy to już jest kryzys naszej reprezentacji taki głębszy? Bo zerknijmy na wyniki. Przegrywamy z Senegalem, przegrywamy z Kolumbią, wygrywamy w meczu z Japonią i potem mamy cztery spotkania. Włochy 1-1. Gramy z Irlandią, także remis. Następnie mamy mecz z Portugalią, który przegrywamy 3-2 u siebie na stadionie. No i porażka z Włochami 0-1 w ostatnim meczu, którego razem niestety nie oglądaliśmy. Kto popełnia błąd? Czy to jest jeszcze jakby wychodna tego projektu Adama Nawałki, czy tutaj Jerzy Brzęczek popełnia jakieś takie błędy? No. Jerzy Brzęczek ma przede wszystkim ten problem, że nie ma zawodników, którzy są w swoim takim prime time, jak to Marcin lubi określać bardzo często. To jest jedna sprawa, a druga, że powołuje zawodników, którzy nie są
mimo wszystko w optymalnej formie, a jeżeli nawet by byli w optymalnej formie, to nie są zawodnicy na reprezentację. Ergo Adam Dźwigała. Adam Dźwigała, Rafał Pietrzak, to moim zdaniem nie są piłkarze, którzy mogliby dać jakość jakąkolwiek tej reprezentacji. Już wolę zdecydowanie bardziej tego Retę, który w ogóle nie gra w Atalancie. Przemek Frankowski, Damian Kondzior? Ja bym bardzo chętnie zobaczył Damiana Kondziora i Przemka Frankowskiego choć i raz. I Maćka Makuszewskiego, wszyscy zapominają o Maćku Makuszewskim. Tak, tak. Ja bym ich zobaczył z przyjemnością, choć raz testował to ustawienie i nie wystawił Grysickiego i Błaszczykowskiego, mimo że oni dają bardzo dużo jakości do reprezentacji, mimo tego, że nie grają albo grają słabo. Tylko też z drugiej strony się zastanawiam, może nie Kondzior, ale Frankowski to też nie jest moim zdaniem trochę zawodnik na reprezentację, jeszcze nie teraz. Mhm. No już 24 lata prawie. To u nas dalej jest młody, perspektywiczny talent. Tak, tak. Mój komentarz do tego, co pytałeś. Żeby było jasne, nie uważam, że trener Brzęczek popełnia błędy. Po prostu póki co szuka odpowiedniego ustawienia dla naszej kadry i odpowiedniego ustawienia nie tylko taktycznego, ale i personalnego. Natomiast główny zarzut z mojej strony, poza tym, co powiedział Patryk, czyli troszeczkę niezrozumiałe niektóre powołania, to jest to, że z jednej strony traktował pan trener tą Ligę Narodów jako pole do eksperymentów, bo eksperymentował jednak tak. z ustawieniem, no, tak. próbował wprowadzić ten diament, a z drugiej strony, jak coś nie szło, to zamiast próbować dalej traktować te mecze jako mecze towarzyskie i próbować tych nowych zawodników, to ratował wyniki. Ratował wyniki i grał na wynik. I to jest taka trochę niekonsekwencja moim zdaniem, trochę całkowicie niekonsekwencja. Czyli to jakieś błędy, powiedziałbym, tak, trenera Brzęczka. To jedyne co, nie mam zarzutów o to, że testuje nowe ustawienie, bo ja się zgadzam z trenerem Herejde, trenerem Duńczyków, że my grając tylko skrzydłami i szybkim kontratakiem, no to jesteśmy bardzo przewidywalni i potrzebujemy jeszcze jednego ustawienia. Pamiętna konferencja. Tak. Po meczu czy przed meczem zdaniem? Po meczu zdaniem, zdaje się. Tak, wtedy trener Nawałka. Kiedy Adam Nawałka zaczął testować to nieszczęsne 3-5-2. No. No i to tyle, jeżeli chodzi moim zdaniem o... Naprawdę, ja bym jeszcze dał czas trenerowi Brzęczkowi, aczkolwiek uważam, że póki co wygląda to niepokojąco, natomiast trzeba pamiętać też o tym, o klasie rywali. Tak, to nie jest tak jak za Adama Nawałki, który jednak te pierwsze mecze miał z drużynami typu Słowacja. I Macedonia chyba, a nie, czy tam Mołdawia. Jednak Włochy czy Portugalia. No umówmy się, tak naprawdę jedynym takim meczem, który na spokojnie mógł stanowić pole do eksperymentów za kadencji Brzęczka, to była Irlandia. I tam faktycznie poeksperymentował, no i się okazało, że nie opłaciło się. No i też takim trochę drugim składem wyszliśmy wtedy na Irlandię bez naszego superstrzelca Roberta Lewandowskiego. Superstrzelca Krzysztofa Piątka chciałeś chyba powiedzieć. No Krzysztof Piątek grał wtedy i nie nastrzelał wtedy z Milikiem. Liga Narodów, jak oceniacie ten projekt? Bo według mnie są to bardzo ładnie zapakowane mecze towarzyskie, które po prostu się sprzedały kibicom na całym świecie. Ta UEFA sprzedała te mecze kibicom. Nie, to chodzi. Ja jestem za. Bardzo fajny pomysł. Sam ja to, że my rozmawiamy. Przecież gdyby to były zwykłe mecze towarzyskie, to byśmy wspominali dzień czy dwa i po sprawie. A w takim układzie naprawdę. Sam fakt, że zrobiono z tego turniej, to moim zdaniem jest pozytywne, chociaż jak słyszę ostatnio o tym, że już UEFA planuje jakieś zmiany w zasadach w związku z tym, że Niemcy mieliby spaść do drugiej dywizji, no to jest dla mnie trochę dziwne. No tak, jeszcze się okaże, że wcale nie spadniemy z tej pierwszej dywizji. No. Takie są... Nie, chyba już jest. Chyba spadniemy, bo już miejsce, już nasze miejsce jest chyba obsadzone, bo Rosja awansowała do dywizji pierwszej. Nie, żebyś się nie zdziwił za rok, tak? No właśnie, jak nasza reprezentacja powinna potraktować te rozgrywki? Bo i piłkarze, i trener mówią o tym, że skupiamy się cały czas na eliminacjach. Nawet prezes Błonik mówi o tym, że skupiamy się na eliminacjach do turnieju Euro 2020. No i dobrze, skupiliśmy się na eliminacjach, zagraliśmy 4 mecze, ale teraz pytanie, czy jesteśmy bliżej eliminacji, czy jesteśmy bliżej wytypowania jedenastki, która w tych eliminacjach zagra i która zagra na Euro 2020, czy jesteśmy w tym samym punkcie, z którym kończyliśmy mundial? Moim zdaniem skład będzie bardzo przewidywalny. W sensie Brzęczek nie pozwoli już sobie za bardzo na eksperymentowanie właśnie. Mamy jeszcze 2 mecze, nie? Z Czechami i z Portugalią. Tak, tak, ale chodzi mi już o samych eliminacjach. Nie pozwoli sobie już wtedy na eksperymentowanie. Zakładam, że to będzie standardowe wyjście 4-4-2 albo 4-4-1-1 z skrzydłowymi jako Grysickim i Błaszczykowskim w ataku ewentualnie Piątek. No właśnie, bo to też ciekawa kwestia, posłuchajcie.
turniej 2020, Błaszczykowski teraz ma chyba 33 lata, za 2 lata będzie już miał 35. Czy widzicie tego zawodnika na turnieju Euro 2020? Naprawdę. I mówię też tutaj o Kamilu Grosickim. Czy to nie jest czas, żeby szukać alternatyw, żeby dać grać temu Matuszewskiemu, że bez względu na to, w jakim klubie gra Grosicki, co dał tej reprezentacji, to samo z Kubą Błaszczykowskim, czy nie lepiej myśleć perspektywicznie, czy nie lepiej dać szansę tej reprezentacji na przyszłość i wystawiać, niech już będzie, Przemka Frankowskiego, Maćka Makuszewskiego, Kądziora. Wczoraj bardzo fajnie pokazał się Konrad Michalak z Lechii Gdańsk w meczu reprezentacji U21. Wszedł i rozruszał tam towarzystwo. Czyli lepiej stawiać na młodzież. Pamiętam Leo Benhakera, który wystawiał 19-letniego Kubę Błaszczykowskiego na skrzydle w meczu z Czechami. Z Czechami miał chyba debiut, tak. Nie, debiut miał pewnie wcześniej, ale z Czechami pamiętam, przecież on zagrał pierwsze skrzypce wtedy. W każdym razie, no mi się wydaje, że to jest czas na szukanie alternatyw, ale z drugiej strony tych alternatyw nie ma za bardzo. Mhm. I tak naprawdę, no nie wierzę w to, że ktokolwiek mógłby zastąpić na tym samym poziomie Błaszczykowskiego i Grosickiego w tym momencie. Nie wiem, może za 2 lata się okaże, że Michalak tak wystrzeli, że nie wiem, przejdzie do Bundesligi, załóżmy, i będzie grał jakieś fantastyczne mecze, tak jak, nie wiem, teraz Krzysztof Piątek w Genoi. Reca wystawiany w Atalancie w tym jednym meczu na skrzydła. W rezerwach też na skrzydła. Jeżeli chodzi o skrzydła, to pamiętam parę lat temu jeszcze pan Roman Kołtun miał takie powiedzenie, że Polska skrzydłowymi stoi. No, a teraz leży. A teraz leży, teraz stoi napastnikami. Jeżeli chodzi o dostępców i to, czy Jakub Błaszczykowski i Kamil Grosicki zagrają na Euro 2020, obawiam się, że mogą zagrać, bo nie będzie innej alternatywy. Nie dlatego, że uważam, że są słabi, czy mają przeciętne umiejętności, ale Polska, zachowując odpowiednie proporcje, zaczyna powoli wyglądać jak Bayern Monachium, którego jedynym pomysłem na grę jest piłka do Robena Liberego. Zejście na lewą nogę. Tak, tak jak u nas piłka do Błaszczykowskiego i Grosickiego. W nich jest cała nadzieja, że wejdą i coś rozruszają. Jeżeli chodzi o następców, to ja zgadzam się z Patrykiem. Nie widzę praktycznie nikogo, kto mógłby zastąpić. Bo właściwie z takich piłkarzy, którzy od zaraz byliby gotowi, skrzydłowych, grających na dobrym poziomie za granicą, to ja kojarzę w tym momencie dwóch. Pawła Wszołka i Waldemara Sobotę. Przy czym Waldemar Sobota ma już 32 lata, a Paweł Wszołek w QPR to za bardzo chyba nie gra. Nie jestem na co dzień, nie śledzę Championship, ale wydaje mi się, że za bardzo nie gra. Więc no, to już jest cała odpowiedź na twoje pytanie. No to czy to nie jest czas na kombinowanie z tą formacją? Może jednak trzeba spróbować cały czas jakby wprowadzać to nowe ustawienie. Wiemy, tak? Robert Lewandowski coś tam krytykuje, że no, naszej drużynie nie odpowiada. To w takim sensie, że no, pasujemy tym składem bardziej do formacji 4-4-2. Bez trójki środkowych pomocników. Ale skoro nie ma skrzydeł, to może to jest pomysł. Może ten Brzęczek nie powinien rezygnować z tego 4-3-1-2. Ewentualnie mimo tego, że dostaliśmy baty i od Włoch, i od Portugalii, ale nie będziemy w eliminacjach Euro 2020 mierzyć się z Portugalią i Włochami, tylko będziemy tam się mierzyć z San Marino, z Mołdawią, z Gruzją, ze Szkocją. Ewentualnie widzę taką w tym szansę na szukaniu alternatyw dla Błaszczykowskiego i Grosickiego, że byśmy wyszli ustawieniem, które by było coś w stylu 4-3-3, w którym byśmy grali trójką napastników. Gdzie Milik, któremu zdarzało się grać na lewej stronie, bliżej skrzydła, mógłby... Wiecie, o czym mówię, takie ustawienie typowe z FIFA, w którym... z Football Managera. Albo z Football Managera 4-3-2-1, w którym byśmy grali trójkę napastników, tylko z drugiej strony nie wiem, czy mamy aż tak szybkich tych napastników, żeby mogli... No Milik, Milik jak najbardziej, ale... Milik grał reprezentację przeciwko reprezentacji Niemiec, pamiętam meczu na skrzydle. Słowo tak, o tym ustawieniu w Diamencie. Problem polega na tym, że nie mamy skrzydłowych na odpowiednim poziomie, ale za to mamy dużo środkowych pomocników, defensywnych, ofensywnych. No tak. Natomiast oni też nie są na takim poziomie, na jakim byśmy ich potrzebowali. Bo na przykład w starciu z, no nie wiem, Portugalią, z Włochami,
tak jak było. No, ale teraz z Włochami wychodzimy Jackiem Góralskim, Szymańskim, no litości. No właśnie, ale to pokazuje siły, nie mamy zaplecza. Jedyna trójka pomocników, która mogłaby grać w takim ustawieniu, to jest moim zdaniem taka naprawdę już prezentująca odpowiedni poziom: Karol Linetti, Piotr Zieliński. No ale Karol Linetti kolejny mecz w dupę zawsze. Dokładnie. Piotr Zieliński też jeszcze ciągle nie wzbił się na poziom reprezentacyjny, jedynie Grzegorz Krychowiak, grając teraz od deski do deski w Lokomotywie, powoli wraca na te swoje właściwe tory. Problemów jest więcej, no nie mamy, tak jak wcześniej mówiliśmy o Recy, nie mamy lewego obrońcy, nie mamy skrzydłowych, w środku pola jest trochę bieda. Środek obrony... No też byś dał kilku zmienników. Właściwie jedyne pozycje, o które możemy być spokojni moim zdaniem... Bramkarze. I prawa obrona jeszcze moim zdaniem, tak. Bo czy Bartosz Bereszyński tam będzie grał, czy Paweł Olkowski tam będzie grał, czy Tomasz Kędziora, jest jeszcze w odwodzie młody Robert Gumny, więc to Paweł Stolarski, więc to naprawdę nie jest problem. Więc prawa obrona, bramka i atak to są zdecydowanie najlepiej obsadzone pozycje w naszej kadrze, a na innych pozycjach no musimy szyć z tego, co mamy. I konkludując ten przydługi wywód, chcę tylko powiedzieć, że musimy grać skrzydłami, bo niestety musimy nie naciągać zawodników pod taktykę, tylko zrobić taktykę pod zawodników, którymi dysponujemy. No i chyba zataczamy koło, no bo nie mamy skrzydłowych. No, niestety. No to jak grać skrzydłami? No cóż, no trzeba postawić zdecydowanie na, nie wiem, Damiana Kądziora. Nie śmieję się dlatego, że nie wierzę w jego umiejętności, tylko po prostu to moim zdaniem wciąż nie jest zawodnik na reprezentacji Polski, na pierwszy skład tejże reprezentacji. Mimo tego, że Błaszczykowski i Grysicki nie grają, to nie mamy do nich zbliżonych poziomem zawodników i to jest największy problem. Trener Brzęczek traci reprezentację? Ledwo zaczął, a już ją traci? Nie sądzę. To też kwestia trochę... To nawet jak ostatnio była ta afera wokół Lewandowskiego, który powiedział tam kilka słów odnośnie taktyki Brzęczka, że oni nie byli na to gotowi i tak dalej, no to też było przekazane przez dziennikarzy i te słowa trochę wybrzmiały nie w ten sposób, co trzeba, i Brzęczek powinien na nie nie reagować w ogóle. No dobrze, pozwolił się trochę tej... Wypuścili go dziennikarze. Tak, więc Brzęczek musi trochę bardziej uważać na słowa, byle nie aż tak bardzo jak Nowałka. Kurczę, co tu dodać jeszcze? No nie wiem, jakoś tak smutny jestem dzisiejszy wywód. Czekają nas powołania na mecze z reprezentacją Portugalii, ostatni mecz w Lidze Narodów w tej Dywizji A, a także na mecz z reprezentacją Czech. Kogo byście powołali z piłkarzy, którzy nie otrzymali tego powołania na mecze z Portugalią i Włochami, i za kogo ewentualnie wymienilibyście tych piłkarzy? Jeżeli Państwo mieli okazję oglądać na kanale Futbol nasz film, to tam bardzo często, nasze filmy w ogóle, to Marcin bardzo często postuluje tam jedno nazwisko, to jest... Maciej Wilusz. Dokładnie tak. Nie mamy środkowych obrońców, Maciej gra na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Rosji, rosyjska liga jest jedną z mocniejszych w Europie. Wydaje mi się, że powinien dostać powołanie, nie wiem czy w miejsce Jana Bednarka, raczej nie, ale jako jeden z czterech środkowych obrońców. A czy to jest piłkarz formatu reprezentacji Polski? Wiesz, my wychodzimy oczywiście na mecz z reprezentacją Włoch Jackiem Góralskim, który też sobie jako tako tam radzi w tym Ludogorcu, chyba 15 meczów rozegrał do tej pory w tym sezonie. Nie zachwyca, no i wydaje mi się, że Wilusz to jest też raczej format takiego Jacka Góralskiego, może nie ewolucjonalny, natomiast takiego poziomu piłkarskiego. Czy my przez takie powołania jak Wilusza nie urządzamy się w tej przysłowiowej D na cztery litery? Jeszcze bardziej? Moim zdaniem sprawa wygląda następująco. W reprezentacji kraju powinni grać zawodnicy, którzy obecnie są w najwyższej formie i prezentują się najlepiej, grają najwięcej i najczęściej. Robił tak Waldemar Furnarek. Pamiętasz rezultaty? Oczywiście, nie zawsze się to sprawdza i nie we wszystkich formacjach, dlatego nie skreślałbym od razu Jana Bednarka. Ale jeżeli chodzi o środek obrony, to moim zdaniem Maciej Wilusz jest jak najbardziej na poziomie Marcina Kamińskiego, który powołania otrzymuje, więc dlaczego by go nie testować? Problem polega na tym, że już coraz mniej czasu na testy pozostało i coraz więcej już jest, coraz szybciej będziemy musieli krystalizować tą nie tylko pierwszą jedenastkę, ale całą kadrę. Poza Maciejem Wiluszem, moim zdaniem, jest jeszcze parę ciekawych nazwisk, które w kadrze można by sprawdzić. To jest
jest... Zakładam, że w obronie to byś Tiago Cionka mimo wszystko powrócił do jeżeli, nie, jeżeli nie mówimy o Tiago Cionku, to pamiętajmy o tym, że bardzo duża i silna kolonia Polaków jest w Palermo. Nie śledzę codziennie Serie B, przepraszam, ale czy Paweł Dawidowicz, czy Przemysław Szymiński, czy Radosław Murawski mogliby zostać testowani. Tiago Cionek grał w reprezentacji będąc w Modenie, więc oni grając w zespole Palermo naprawdę, na pewno zasługują na szansę. Nie mówię o nich wszystkich. Chodzi mi głównie o Radosława Murawskiego, jeżeli chodzi o Palermo. Poza Maciejem Wiluszem, Radosławem Murawskim chciałbym zobaczyć w kadrze ponownie, co jest raczej niemożliwe, Adriana Mierzejewskiego. No tak, to jest niemożliwe z tego, co tak myślę, ale chciałbym. A poza nim bardzo czekam na to, nie wiem, czy słyszeliście o tej sprawie, kiedy swoje obywatelstwo polskie odbierze Sony Kittel i być może wtedy dostanie powołanie i szansę gry w reprezentacji Polski, bo to jest, może to jest zawodnik, którego nam brakuje. Już straciliśmy Willego Orbana, jeżeli mówimy o środku obrony, bo on już wybrał grę dla reprezentacji Węgier, tak. Więc być może Sony Kittel będzie lekiem na całe zło na skrzydłach naszej reprezentacji. Jeżeli tak się stanie, to nawet nie wiem, czy się cieszyć, czy się smucić. Bo jeżeli zawodnik z drugiej Bundesligi jest lekiem na całe zło naszych skrzydeł, to jest niby przykre, ale z drugiej strony będziemy mieli skrzydłowego. Ja od siebie bym dodał, oprócz tych nazwisk, o których mówisz, bym chciał mimo wszystko oglądać trochę więcej Tarasa Romanczuka, jakby miał no tak, okazję złapać formę. Bo tutaj wiemy, że uraz, tak, kręgosłupa, pęknięty jeden kręg. Zdaje się, że w odcinku tej klatki piersiowej, więc rozmawialiśmy z Tarasem i on mówił, że po prostu podczas gry w dziadka nagle coś mu upnęło w kręgosłupie i przeszył go taki ból, że zaczął płakać po prostu. Mm-hmm. Mu się bardzo rzadko zdarza, to jest twardy fasad, ale taki ból go przeszedł, nie mógł oddychać. Co by było, jakby w środku nie wiem, czy wiecie, ale taka anegdota jeszcze. On był w pokoju z Przemkiem Frankowskim. No i kiedy w nocy poszli spać, no to Przemek musiał Tarasa przewracać na bok, kiedy ten chciał na boku poleżeć, no bo sam Taras nie był w stanie z tego bólu się, że tak powiem, przekręcić na bok. Tak? Także tak, myślę, że Taras Romańczuk to jest... To jest jakaś alternatywa, ale czy to jest, czy to też poziom Szymańskiego? Jeszcze młodzi z Ekstraklasy dorzucę, tylko Żurkowski i Michala, o, tak. Myślę, że Żurkowski to też jest, no jest przyszłość tej reprezentacji. Jest przymierzany. Jeszcze na sam koniec rozmowy o powołaniach jest jeden zawodnik, którego monitorować by trzeba, ale to potem wspomnę, bo na razie póki co jeszcze niestety nie gra. Patryku? Ja jeszcze wracając do Tarasa Romanczuka, jak ty mówisz, że to też może nie być zawodnik na miarę reprezentacji, tak. Jakby złapał formę z zeszłego sezonu, kiedy Adam Nawałka go po raz pierwszy powołał, to ja widzę tu szansę jakąś na zastąpienie nawet i Karola Linettego, bo ten akurat się nie sprawdza w reprezentacji. Rozmawialiśmy z Tarasem i zadałem mu takie pytanie, czy on ma jakąś taką złość jeszcze w sobie do trenera Nawałki za to, że nie został powołany na mundial, że w ogóle został wykluczony w tej pierwszej 35, tak? No i teraz powiedział bardzo zamienne słowa, które pokazują, jakim pokornym człowiekiem też jest, bo mówi, że gdybym był piłkarzem z marca, kiedy byłem powoływany, to jak najbardziej jestem w stanie zadeklarować, że tej reprezentacji dałbym więcej niż ci piłkarze, którzy pojechali na mundial. Natomiast będąc piłkarzem Tarasem Romańczukiem z końca sezonu Ekstraklasy, wiem, że trener Nawałka wybrał najlepszą kadrę, jaka mogła na mundial pojechać. To były słowa Tarasa Romańczuka. Przepraszam, bo ci przerwałem. Nic już w sumie nie mam do dodania, jedynie myślę, że Mączyński byłby najbardziej zawiedziony. No dobrze, Tosk. Mączyński to, no tak, on nie gra w Legii. No więc to jest smutna sprawa. Nie rozmawiali na ten temat. Słowo Mękoszko w ogóle odsunięte. Tak. Chcę tylko jeszcze jedno to nazwisko, o którym chciałem wspomnieć. Tak. Skoro powołujemy Recę, to może trzeba by powołać Michała Marcenika, który co prawda w Empoli nie gra, ale myślę, że można go monitorować. I tylko jeszcze do was pytanie, tak króciutko, jakbyście mogli, wiem, że to twój kanał, ale ja po prostu jestem ciekaw waszego zdania, jak wy się zapatrujecie na to, na ewentualną możliwość powołania Sonnego Kittela do reprezentacji Polski. Ja jestem jak najbardziej za, ja nigdy nic nie miałem do farbowanych lisów, tylko spokojnie. Okej, ja jeśli ma dać coś tej reprezentacji, jeśli faktycznie jest piłkarzem pokroju Grosickiego, na dzisiaj pokroju Grosickiego, Błaszczykowskiego, no bo niestety takie skrzydła mamy w tej reprezentacji, okej, bierzmy Sonnego Kittela, jeśli on też odbierze w końcu to obywatelstwo, jeśli ma być zmiennikiem na ławce rezerwowych, no to nie wiem, czy to w ogóle jest sens. Okej.
Dobrze, to jakim ustawieniem na Portugalię i Czechy? Klasycznym. 4-4-2, 4-4-1. 4-4-1-1 moim zdaniem. Wiemy, że... Z bombardierem z przodu El Pistolero, a za nim grającym Robertem Lewandowskim. No to za chwilę dojdziemy do tego, bo chciałem też poruszyć ten temat. Wiemy, że Fabiański zagra w meczu z Portugalią, bo ci panowie się zmieniają. Prawdopodobnie Skorupski, jeśli się wyleczy, zagra z Czechami, no bo Brzęczek zapowiedział, że jeden mecz w towarzyski Skorupski zagra i prawdopodobnie chodzi tutaj o mecz z Czechami, no bo innego meczu towarzyskiego nie będziemy jak na razie rozgrywać. Więc Fabiański, ale teraz pytanie, czy po meczu z Włochami Wojtek Szczęs nie przechylił szali na swoją korzyść i on teraz nie jest bramkarzem numer jeden? To jest co mecz. Walka jest równorzędna. Co mecz jest takie pytanie, czy Szczęsny, czy Fabiański? Dobrze. Za każdym razem jeden daje argumenty, więc... Kto na lewej obronie? Ale na pewno nie jest Wojtek. O tych meczach z Portugalią. Czyli tutaj wychodzimy silny. Tak, generalnie wystawmy najlepszą jedenastkę waszym zdaniem, jaką byście wystawili. Ja nie wiem, czy Maciej Rybus się wyleczy do tego momentu, bo nie wiem. Myślę, że tak. Jeżeli się wyleczy, to Maciej Rybus absolutnie, tu nie ma w ogóle dyskusji. Jeszcze przed samym meczem pewnie też zrobię film oddzielny na tamten moment, jak to będzie ta kadra powołana i... Jeżeli Maciej Rybus się wyleczy, to on, absolutnie. Jeżeli się nie wyleczy, to mi się wydaje, że Bereszyński powinien stanąć na lewej stronie i na pewno nie powołałbym Jędrzejczyka, to jestem przekonany. Rozumiem, środek. Ten najsilniejszy w naszym wykonaniu. Bednarek i Glik. Na dzisiaj. Glik i tutaj pozostawmy znak zapytania. Mhm. No dobrze, czyli u Ciebie Wilusz. Okay. No myślę, że mi też Bednarek. Jakoś tak myślę, że to jest przyszłość reprezentacji i trzeba mimo wszystko na niego stawiać. Jeśli on będzie grał w reprezentacji, też będzie... Ciągle zapomnieliśmy o Jarosławie Jachu, który zaczął grać ostatnio w tym cajku w Sidasporze. No nie wiem, Grosicki dostawał powołania grając w Sidasporze. Dobrze, prawa obrona, tak? Tak. No, jeżeli będzie wyleczony Maciej Rybus, czyli będzie mógł zagrać na lewej stronie, to Bartek Bereszyński. Ale jeżeli nie, to i Bereszyński by musiał zagrać po lewej, to jeżeli Paweł Łukowski utrzyma tą formę, którą prezentuje teraz, to Łukowski. Dobrze, skrzydła. No, chcieliście te formacje, Zagrają Błaszczykowski i Grosicki, a kogo... Myślisz, że zagrają Błaszczykowski? Tak, jestem przekonany. Jeżeli Grosicki będzie w formie, to na lewej stronie jak najbardziej on, natomiast na prawej bym wystawił Macieja Makuszewskiego. Mhm. Ja też chciałbym tutaj zobaczyć Makuszewskiego albo Kondziora. No może Przemek Frankowski się obudzi teraz, wracaja Ekstraklasa, więc liczymy na Przemka. Mecz z Legią się zbliża, więc też tutaj się będzie działo. Środek pola, dwójka w środku pola. No to Krychowiak wiadomo i obok niego pytanie. No nie wiem, czy wiadomo, bo wiesz, tej Ninety, Zieliński... Krychowiak wiadomo. Uralski. I pytanie teraz, kto obok niego? Myślę, że pewnie zagra Zieliński. Mhm. To będzie najsilniejsze ustawienie, aczkolwiek czy on wreszcie się wzbije na taki równy, wysoki, reprezentacyjny poziom. To też jest kolejna dyskusja, która się pojawia co mecz, czy Zieliński w końcu wyskoczy. Mam wrażenie, że Robertowi Lewandowskiemu, bo co do tego, że on powinien zagrać, chyba nie ma nikt najmniejszych wątpliwości, lepiej gra się mimo wszystko z Arkiem Milikiem. I teraz pytanie, czy Milik, czy Piątek? Mimo tego, że Milik, no okej, nie strzela, no bo powoli staje się takim synonimem Arkadiusz Milik, to znaczy, że strzał niecelny. No właśnie, Milik czy Piątek? I moim zdaniem Krzysztof on nie strzela, Piątek. Ale wiecie, Milik jak jednak nie strzelał w tych eliminacjach do Euro 2016 jeszcze. No a później jak strzelił nam z Irlandią, to chyba kamień wszystkim z serca spadł. Moim zdaniem Krzysztof Piątek. Tego wtedy, że strzelił z Irlandią, to jeszcze ile sytuacji zmarnował. No tak, z Niemcami, pamiętacie? No. Właśnie, więc Krzysiek Piątek, biorąc pod uwagę obecną formę, nie ma nikogo lepszego. A jeśli, no dobrze, no tak, biorąc pod uwagę dzisiejszą dyspozycję. No bo nie wiadomo, jak Piątek, teraz trudny terminarz go czeka nam, potęgi włoskie. Natomiast jak... ciekawy będzie mecz z Czechami, te eksperymentalne ustawienie. Myślicie, że Brzęczek zaproponuje coś nowego, nową formację, czy jednak będziemy... I personalnie myślę, że będzie, tak, personalnie szukał. I tutaj myślę, że będzie pole dla Damiana Kondziora, dla Przemysława Frankowskiego. Jest jeszcze jeden skrzydłowy, o którym zapomnieliśmy teraz, tak sobie ja wam powiem jeszcze o Bartosz Kapustka. To jest druga liga. Niech na chłopak najpierw wyjdzie na prostą. Wczoraj grał... Mogę strzelać z napastnikiem? No. Zwoliński? Brawo. brawo. Król strzelców ligi chorwackiej. Tak jest. No ale to chyba nie ten poziom, który chcemy wyprezentować. Nie wiem, jak Wilczka powoływaliśmy. Ja jestem orędownikiem na przykład talentu Kamila Wilczka. No tak, też strzela w brędy. Tak, także myślę, że dlaczego nie Zwoliński? Aczkolwiek, a naprawdę w napadzie teraz mamy
jeszcze jak, jakby wrócił Jarosław Niezgoda, zaczął grać, to już w ogóle byłoby super. Ostatni temat. Polska reprezentacja U21, no może nie rzutem na taśmę, no bo wczoraj pokonała pewnie Gruzję 3-0. Kownacki, Michalak strzelali bramki. Zagra w barażach do tego turnieju i cały czas mamy szansę na, no, na Igrzyska Olimpijskie. A Kownacki chyba przy okazji został liderem klasyfikacji strzelców, 10 bramek. Byśmy już byli na tej imprezie, gdyby nie remis z Wyspami Owczymi. Tak. Więc myślę, że to jest komentarz do tych eliminacji. Ale żadnej porażki. Kamil Grabara na Twitterze napisał takiego tweeta, że no brawo panowie, gramy 10 meczów, tak, 6 zwycięstw, 4 remisy, żadnej porażki, ani inni sobie po prostu gadają, robimy swoje. Bardzo mocny personalnie był ten skład wczoraj, jak patrzyłem sobie, Wiateska na środku obrony, Stolarski, także naprawdę tak dosyć imponująco wyglądało to ustawienie. Dziczek też bardzo dobrze zapowiadający się defensywny pomocnik. Natomiast całe eliminacje moim zdaniem dosyć przeciętne. I zobaczymy, jak to będzie. Wydaje mi się, że też troszkę zachłysnęliśmy się tym, że nasza młodzieżówka wygląda tak fajnie na papierze, bo na papierze wygląda naprawdę fajnie. A natomiast jak przychodzi co do czego, no to ja na przykład Kamila Jóźwiaka bym wymagał trochę więcej niż to, co pokazał we wczorajszym spotkaniu. No i szanujmy się mimo wszystko, wracając do tych... Wszedł jako rezerwowy, Konrad Michał. A ty mówisz o kim? O Jóźwiaku. Jóźwiaku. Wracając jeszcze do tych Wysp Owczych, no to jeżeli pozwalamy sobie na takie słabe wyniki z taką drużyną jak Wyspy Owcze, no to umówmy się, to nie jest stabilna kadra i nie jest stabilna reprezentacja, która bandierzowała nam wyniki również na samych mistrzostwach. Natomiast honory dla pana trenera Michniewicza, że zbudował coś z tej kadry. Element taki teraz lokalny, Karol Świderski poza kadrą we wczorajszym meczu. Nie dziwię się. Ja również. Słaby. Moim zdaniem powinien trochę ochłonąć po ostatnich tych wydarzeniach z nim związanych, już tych dawniejszych, bo myślę o aferze z Michałem Probierzem i tak dalej. W ogóle drużyna Jagiellonii ostatnio, tak? Kryzysy. No trochę. No i krytyka ogromna spadła na tę drużynę po meczu ze Śląskiem Wrocław. No ale to jest to jest na inny temat. Zasłużona swoją drogą. No, jeżeli chodzi o Karola Świderskiego, myślę, że to jest dobry napastnik, tylko musi trochę popracować nad sobą. No i tym akcentem chyba kończymy, tak? Chyba tak. Dobrze, ze mną byli dzisiaj koledzy z kanału Futbol, Marcin Łychowit. Dziękuję bardzo. Patryk Śledź. Dziękuję bardzo. I Robert Mańkowski. Dziękuję bardzo. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, klikajcie dzwoneczki, wstąpcie na kanał Futbol. Tam też się dużo dzieje, komentarze kolegów do wydarzeń bieżących z piłki nożnej, dotyczących piłki nożnej. No i czekamy na to, co się stanie z naszą reprezentacją, czekamy na to, czy Jerzy Brzęczek w końcu, brzydko odpowiem, czy w końcu zmądrzeje i zacznie stawiać na młodzież, czy jednak cały czas będziemy tłukli się tym Błaszczykowskim, Grosińskim, z całym szacunkiem dla nich. No i zobaczymy. Zapraszam też na kolejne filmy. Zbliża się Ekstraklasa, Liga Mistrzów, będzie się na kanale działo. Do usłyszenia.